Cześć, witajcie. Witam was serdecznie, hello. Witajcie z mojej magicznej krainy. Tak właśnie wygląda życie szamana. Mam tu coś niesamowitego, słuchajcie, popatrzcie na te wzory. Popatrzcie, jakie życie może być piękne. Popatrzcie, jaki ten świat jest cudowny i wspaniały. Popatrzcie, co jesteśmy niesamowici, kolorowi. Pełni miłości, radości, chęci kreowania, tworzenia nowych, wspaniałych sytuacji, odpoczywania, relaksowania się, bycia szczęśliwym jesteśmy gotowi. No właśnie. Ale z jakichś dziwnych powodów to szczęście ciągle nam jest odbierane. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Chciałbym z wami razem spróbować po prostu odnaleźć przyczynę tego braku szczęścia. Nie? Być może można temu zaradzić. Być może od wieków jesteśmy oszukiwani. Być może cały czas status mamy niewolnika i my, i nasi dziadkowie, pradziadkowie, a zwłaszcza my, prawda, Polacy. Czyli te wszystkie różne plemiona, nacje, które w którymś momencie zostały połączone i wcale nie mają zamiaru rezygnować jakby z tego układu, nie? On stał się integralną częścią ich krwiobiegu. Oczywiście następne pokolenia mogą być wychowane już na idiotów zupełnych, prawda? I poddane tresurze kapitalistycznego pojmowania świata, który, jak wiecie, jest po prostu diabelskim pomysłem, który jak najszybciej powinien zostać usunięty z tej planety. W takiej formie przynajmniej, w jakiej istnieje. Jeżeli kapitalizm to tylko dla ludzi najwyższych lotów po prostu, dla artystów, dla inżynierów, magistrów, dla tych wszystkich, którzy po prostu robią coś niesamowitego naprawdę, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają na to czas, a czas na to będą mieli dopiero wtedy, kiedy zajmą się swoim własnym ogródkiem i będą mieli swoje własne plantacyjki, powiedzmy około hektara, nie, powinno wystarczyć. Cały czas weryfikuję jakby informacje na temat tego, ile powinno wynosić takie pole, żeby 5-6-osobowa rodzina mogła się wyżywić. No, w każdym bądź razie dwie ostatnie informacje na ten temat, które uzyskałem od ludzi zajmujących się jakby uprawą roli, to pomiędzy 30 a 40 arów, proszę pana, jeśli chodzi o samo wyżywienie się, prawda? Popatrzcie teraz, co się dzieje. Praktycznie od października nic nie rośnie, prawda? Pozostaje może pod szklarnią trochę pomidorów, jak ktoś tam miał pod folią i tam tutaj może troszeczkę mieć, nie? Radochy, ale generalnie cały proces zaczyna się w okolicach marca, kwietnia, prawda? Trzeba tam się wtedy troszeczkę na początku postarać, a później po prostu samo rośnie. Jakby nie było pół roku po prostu, jakby na to nie patrzył, to laba, przynajmniej jeśli chodzi o zachowanie tych podstawowych spraw. Świat ciągle jakby się kurczy, nie? Kurczy się, jeśli chodzi o tą ilość ludzi, chociaż nam się mówi, że ciągle jej przybywa. I przybywa być może w krajach trzeciego świata. Być może przybywa, bo to też trudno powiedzieć, czy nie jesteśmy oszukiwani tutaj zupełnie, nie mówi nam się prawdy. Ale popatrzcie na to, jeżeli my tak wyjeżdżamy stąd, tam, to wiecie, dlaczego my tam stąd wyjeżdżamy do pracy na zachód? Bo tam wymierają te społeczności po prostu i oni próbują zasilić, mieszać, czyli oni już tam wcześniej w tym kapitalizmie byli faszerowani tymi wszystkimi truciznami, prawda? I tam ten przyrost naturalny już się zaczął cofać wcześniej niż u nas, a my ostatnio przyspieszyliśmy jakby tempo, faszerujemy się tym gównem całym po prostu, dookoła nas tego jest cała masa po prostu, żarzeramy się tym, dlatego najwyższy czas popatrzeć i przypomnieć sobie te proste pokarmy, kiedy byliśmy dziećmi, co dostawaliśmy. Nawet jak już od cycka dostaliśmy sobie, co najbardziej szło. Owoce, warzywa, fajne papeczki, suróweczki, po prostu, wiesz, soczki, które, pomidorki naturalne, piękne, pachnące, takie, że już z daleka było czuć tego pomidora. Wróćmy do tego po prostu. Zysk po prostu to jest tylko jeden. Zysk w duchu. Nie ma innego zysku zupełnie. Jeżeli się dzieje to, co się dzieje, jeżeli za nasze pieniądze mordowani są ludzie na całym świecie, bo są w istocie. Jeżeli u nas się torturuje ludzi po prostu, uczy się innych ludzi być może torturować tych ludzi, to to jest masakra. To jest masakra nie do dopuszczenia. Po prostu jak wasze serca, które tyle zniosły waszych przodów, to chyba, że po prostu poddaliście się i wasze serca stały się twarde jak głazy i po prostu boicie się, strachacie się, no, ale to nie tędy droga, ale fajne nagranie, fajny efekt, nie? Bardzo mi się podobało.